Cześć, witamy ponownie na kanale Husator. Z tej strony Arek. Dzisiaj e, chciałbym nagrać Wam krótki materiał na temat map tuningów e, i rozwiać już w, e, na 100% Wasze wątpliwości, które motorowery, które motocykle z jakimi modułami możemy odblokowywać, możemy mapować, a których jeszcze nie możemy robić. Więc myślę, że to będzie również bardzo ciekawy materiał e, dla Was. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, tutaj mamy naszykowane wszystkie w miarę moduły, które my ogarniamy, które niektóre wymieniamy, które mapujemy, które mo modyfikujemy. Są już moduły tutaj od Euro 4, elektroniczny gaźnik. Zaraz powiem do jakich motorowerów. Są moduły, które wymieniamy, i powiem też do jakich motorowerów. Jest moduł Delphi MT05, i zaraz powiem dokładnie, czym one się różnią, które możemy modyfikować i możecie do nas wysyłać, a których nie możemy. Oraz są moduły sterujące do motorowerów, które tylko i wyłącznie można odblokować, zmapować, żeby jeździły szybciej. Więc taki jest plan działania na dzisiejszy materiał. Zaczniemy od motorowerów, starszego typu, to jest jeszcze starszej generacji moduł zapłonowy. Ten moduł jest na przykład w Junaku RAV 50. W starszych wersjach Barton Sprint, Barton Fighter. Ale głównie tutaj chciałbym się skupić na Junak RAV 50 elektroniczny gaźnik i jakbyśmy chcieli go odblokować oraz zamontować cylinder 80, który jest na naszej stronie, musimy przy okazji zakupić taki moduł sterujący on kosztuje około 150 zł, więc jakby to jest jakby pierwszy moduł odblokowany, który pasuje do wielu motorowerów z silnikiem poziomym, gdzie można założyć. Cylinder głowica 80, i to już będzie hulało, więc to jest proste w miarę i to ogarniacie. Problem zaczyna się z motorowerami już nowszej generacji, czyli na wtrysku. Ja tutaj mam już dwa moduły. Jeden moduł sterujący do motorowerów typu Barton FR, Junak 905 starszej wersji. Więc głównie to są te modele oraz moduł do najnowszych motorowerów od Junaka 906, począwszy, kończąwszy na Bartonie, Sprint, czy RS, czy zwykły. Obracam kamerkę i tłumaczę Wam, jak one wyglądają, co trzeba zrobić, czy wy, które wysyłacie, w jakich pojazdach, a które wystarczy zamówić sobie moduł odblokowany. I zobaczcie, tak wyglądają moduły do motorowerów. O tym już wspomniałem wcześniej, na przykład Junak RAF 50 elektroniczny gaźnik. Odkładamy elektroniczne gaźniki, zostają nam wtryski. Na module Jesona, jak macie u siebie taki moduł, czyli macie najprawdopodobniej Bartona Efera, Junaka 905, rocznik 2020, 2021 i inne modele motorowerów, które mają taki moduł, i tutaj już będziecie mieli moduł 50. A my tutaj mamy już moduł 125, to jest odblokowany już moduł. On się różni tym, że ma taki napis FKC125. To jest moduł odblokowany, tego kupujecie. Moduł oryginalny będzie miał tutaj takie parametry, nie 125, tylko 50. Numery te same, będzie, war, będzie można łatwo to rozpoznać. Więc w tym przypadku w modelach ona. musicie do nas... Zadzwonić bądź zamówić na stronie, link w opisie, moduł, my go wysyłamy i podpinacie tylko ten, ten, ten odblokowany, i macie już możliwość i jeżdżenia szybciej oraz założenia cylindra 80 z głowicą, którego też pokazywaliśmy Wam na naszym materiale. Też Wam go tutaj podlinkuję, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Więc to są właśnie modele z modułem JSON. Trzecim etapem są motorowery z większości przypadków. Z modułem IPT, 3606 0003 Ten moduł nie mam takiego na stanie, żeby był odblokowany. Musicie do nas wysłać, żebyśmy go zmapowali. Koszt 550 zł i go odsyłamy z powrotem. W, w, kar w kartoniku wysyłacie nam informacje, co za pojazd, imię, nazwisko, adres i numer telefonu do wysyłki z powrotem. Płatność jest za pobraniem bądź na przedpłatę jak chcecie. To są motorowery Junak 906, to jest Junak już nowy 905F, to jest Barton Sprint, to jest Junak 902, to jest Barton Volcano, to jest Barton Sprint. Wszystkie te modele z takim modułem trzeba odblokować i to my robimy. Jak już wiecie, jakie moduły do jakiego motoroweru, czy, montuj, czy modyfikujemy, czy zamawiacie nowy? Teraz chciałbym Wam powiedzieć, że jak macie e, motocykle z modułami, które właśnie widzieliście, my zimą mamy tych pojazdów bardzo dużo na serwisie. Obok mnie jest kartonik, e, jeden z wielu od naszych klientów, którzy wysłali nam go do e, zmodyfikowania. Tu w tym przypadku jest Junak M15 Euro 4. W jednym kartoniku klient zmieścił Tumik, kolektor wydechowy oraz modu. Pokazuję, jak to wygląda. I zobaczcie, można do nas wysłać tego typu części: kolektor wydechowy, którego musimy tutaj przerobić, wywalić katalizator oraz Tumik, w którym musimy zrobić pełny przelot oraz wysyłacie do nas modu. I teraz. Jak sprawdzacie po podniesieniu na przykład siedzenia bądź prawego boczku w Junaku M15, M16 i innych tego typu pojazdów, sprawdzacie, bo na przykład takie moduły są montowane w Zontesach, montowane są w Junakach, w Bartonach, montowane są w Zipach Pro 125, bo dzisiaj przyjechał również do nas taki moduł i bardzo ważne, żebyście wiedzieli, czy taki moduł możemy odblokowywać, czy nie. I zobaczcie. Tutaj dostałem moduł, który wygląda w ten sposób. Delphi MT05 i najważniejsze jest ta naklejka wyżej. Tutaj ma pisać MT05.02 bądź 2. I te wszystkie poniżej dwójki możemy spokojnie mapować. Mamy mapy. Możemy podpiąć pod inny motocykl, który jest na miejscu, grać w mapę. I wysyłamy z powrotem do Was już przerobiony moduł z przerobionym układem wydechowym, bez konieczności dostarczania nam pojazdu do serwisu. Ale w przypadku, kiedy macie motocykl z takim modułem i pisze MT0503, jest to homologacja Euro 5 na najnowszym oprogramowaniu, do którego jeszcze za Chiny nie znaleźliśmy oprogramowania. Które by mogło złamać kod i móc wgrać nową mapę, więc tych niestety modułów nie możecie nam wysyłać, nie możemy modyfikować. Mam nadzieję, że już będzie to ostatni materiał na ten temat, że będziecie wiedzieć, co jest do odblokowywania, a co nie. I zobaczcie, dostajemy również takie wiadomości, takie paczki. Jest to model ZPro Pro XT125, pojemność 125, ze zmienionym silnikiem od Kymco, Canon 125 cm, 13HP, 4 jednostka. I tak jak Miki napisał, pisał, motocykl pracuje i przyspiesza bardzo dobrze. Lecz jest blokada przy prędkości około 97 km. I taki moduł jest w Motocyklu Model Z Pro XT125. Więc jak macie taki motocykl, możecie do nas oczywiście wysłać. My podłączymy to pod motocykl i ściągniemy blokady, odblokowujemy. Tak naprawdę tutaj nie będzie konieczności wgrywania żadnej mapy, bo klient sobie życzy tylko i wyłącznie ściągnięciem limitów. Więc tutaj będzie to na pewno taniej. I oczywiście też. Wycenimy to i zrobimy o tym osobny materiał, więc my już niedługo będziemy działać. I czekajcie na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że ten materiał rozwiał wszelkie Wasze wątpliwości na temat mapowania, odblokowania, modyfikowania motorowerów, tuningowania motorowerów, co jest bardzo ważne. Już najnowsze, na przykład Junaki 905F mają wtryski, które już tylko działają na samym odblokowaniu modułu, a nie już przy zwiększonej pojemności, więc na to musicie uważać. To są modyfikacje, gdzie my jasno pokazujemy, które działają przy cylindrze 50, które są przy 70, 80, które działają w motocyklach 125 na pojemność 150. Te, które rzeczywiście można odblokować, to jasno o tym informujemy. Mogą być sytuacje takie jak pokazywaliśmy z motorowerami na przykład Barton FR, że ten, ten tunik nie jest idealny, sam się programuje poza każdym razem po wyłączeniu się, ale no tak to jest, więc my też nie ręczymy zawsze, że to będzie działało. Na chwilę obecną jest to w miarę pouporządkowane. Jak macie pytania co do tych modułów, to piszcie, dzwoncie, numer telefonu jest w opisie. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć.